A ta trzecia, taka co tak leży z nogami wyjebanymi? 14. A to tak się ustawiliście, patrz, 16, 15, 14. A skąd jesteście? Dlaczego siedzicie na tle jakiejś... Lubelskie. Tak. Lublin, Zamość, Kraśnik, no, Opole tak. Lubelskie, znam, bo jest, pochodzę stamtąd. Tak, fajnie, fajnie. A skąd dokładnie? Przy Lublinie gdzieś mieszkacie, czy skąd? Przy Zamościu, tak w okolicy. No to w Zamościu byłem może dwa razy w życiu, bo... A tak sobie pojechałem z rodzicami kiedyś i chyba raz na wycieczkę szkolną. Czego tu szukacie w ogóle? Czego tu szukacie? Nie wiem, siedzimy sobie i nudzimy się w sumie. No ale powiem ci, że jak na 16 lat, to masz czym oddychać ogólnie. Okej. Okej. Dzięki. Spoko. A koleżanka zazdrosna i mówi, co? No bo nie zrozumiałam, co powiedziałeś. Okej. Dobra, słuchajcie, bo sprawa jest taka, że ja mam 23 lata i tak się składa, że jeszcze jestem singlem. Ale tu wszedłem, i ja wiem, że już jak stąd wyjdę, to już nie będę singlem, bo dziewczyny się nie rzucają z natury. Słucham? Będziesz już zaręczony. Nie zaręczony, ale już będę podrywany na 100%. Hej, jestem już, hej. A nie chcemy cię, możesz spierdalać. No i... Nie, płacz, ja cię kocham. Ja mówię teraz do 16. Ile masz lat? 16. A czy... Jezu, jak masz na imię? Pojebało mi się. Jak? Ania. Ania, okej. Okay. Słuchaj, Aniu. Sprawa jest taka, że to jest twoja ostatnia szansa, żeby nie poderwać, bo ja ci gwarantuję, że do 10 minut już będę zajęty. O nie. Ona też jest zajęta już. Przez kogo? Przez Karola. Pokaż Karola. Nie. A jest tu Karol? Nie. No ale to patrz, masz już chłopaka. Możesz mieć mężczyznę. No właśnie. Dobry jest. Dobry. No tak, poza tym... Ja Rafał. I tak szczerze powiedziawszy, ja specjalnie zazdrosny nie jestem. Okej. Okay. Możesz się z nim spotykać. To nawet może być... Związek. To jest otwarty związek? Tak. Znaczy nie, my możemy mieć. Że ja i ty? Tak. No to nie wiem, jak na to Karol zareaguje. Nie, mu nie będzie przeszkadzać. A czyli też nie jest zazdrosny? Mu jest. Słucham? Jeszcze raz. Też nie jest zazdrosny. No właśnie nie. I to jest chyba minus. No i tak też patrząc na ciebie, wybredny też raczej nie, więc dobrze. Słuchaj. Aha, okej. Nie, ja tylko sprawdzałem twoją inteligencję, czy zakumasz, rozumiesz? Że jestem blondynką, nie znaczy, że nie rozumiem. Nie, nie chodzi o to, bo tu dużo dziewczyn jest strasznie tępych i tak sprawdzałem, czy zrozumiesz. Ale jak zrozumiałaś, to to już wiem, że cię chcę. Ja mieszkam, teraz jestem poza Lublinem, ale ogólnie w Lublinie mieszkam, więc mogę przyjechać po ciebie moją Skodą, Octavią, 2016 rok. Totalnie nie wiem, jaki to samochód, ale okej. No taki za 2500. Okej. No. No, co byś, nie wiem, nie patrzę na samochód. Co byś wiedziała, że mi się powodzi? No to słuchaj, to możesz zrobić w ten sposób po prostu, że podaj mi Instagrama i ja po ciebie przyjadę moją dziką furą. Poczekaj, muszę znaleźć Instagrama. Bo ja nie pamiętam nazwy mojej. Muszę ogarnąć, którego ci podać. Bo właśnie, muszę ogarnąć, którego ci podać. A co, to ile tych Instagramów masz? No troszkę. A po co ci aż tyle? No bo wiesz, muszę stalkować ludzi i w ogóle... To podaj mi oficjalnego. No nie pisz. Tylko nie dyktuj, tylko mi napisz, bo będzie mi wygodnie to przepisać. Tu na czacie napisz. Streamer, youtuber. Że ja? Czemu? Jak ja mam zrobić? Tak wygląda. A to tak mam krzywy ryj, to znaczy, że coś nagrywam, tak? Ale nie powiedziałam, że masz krzywy ryj. Jak robię podłogę? No. Nic tak ja nie powiedziałam. A na pewno masz 16 lat? No. Na pewno? Tak. A jaki rocznik? Co? Jaki rocznik? Jaki rocznik? No, 04. Szybko policzyła, nie? 04. Dobra, podaj tego Instagrama, niech ci będzie. Podłogę zrób.
Dobra, czekaj, ja to muszę sobie przepisać, bo ja też z Instagrama mało korzystam. Ale to mówisz, że chłopakowi nie będzie to przeszkadzało. Nie. To może on cię już nie chce po prostu. Może. No dobra, to się odezwę. Okej. Ale to gdzie idziemy na randkę? Bo ja nie wiem, gdzie się takie dzieci zabiera. Znaczy dzieci, nie, no... Możemy... Wiesz co, u mnie w Zamościu, co nie? Znaczy, no nie jestem w Zamościu, ale tak mniej więcej wiem. Jest McDonald's i tam jest taka super zjeżdżalnia. Możemy tam pójść. Ja się świetnie będę bawić. Dobra, okej. Okay. Tylko wiesz, bo... 16 lat to niby legalne, ale jeszcze trochę dziecko, więc przyjdź z legitymacją szkolną, żebym miał pewność na pewno, że masz 16, okej? Okay? Dobra. Dobra, okej. Okay. Okay. No to się odezwę. To na razie. 25 minut, 4... Powiedz mi pan, co to jest Instagram, bo niestety mam 80 lat i nie wiem. Powie mi pan. Jezus Maria, ty mały bez beku. Ty mały bez beku. A jestem... Ale proszę pana, proszę mnie nie przerywać. O Chryste, panie. O Chryste, panie. Aż się... Ale niech pan nie wzywa pana Boga na leno. Aż się na krześle zakręcę. Co jest z tymi dziećmi? O Matko Święta. O Matko Święta. Oj, oj, oj. No właśnie. Co się dzieje z tymi bachorami teraz? Oj, oj, oj. 16. 16 masz? No. Dobra, a który rocznik? No, 04. A poka łebek cały? Nie. No poka łeb! Wow, ale jesteś piękna. O, dziękuję. Żartowałem. Jak masz na imię? No co, no żarcik kosmonaucik, nie? No właśnie. Jak masz na imię? Tajemnica. Kajetana. No. Serio? Nie. A. Okej. Okay. No ja mam na imię Rafał, pochodzę z Dolnośląska. Miło mi. Ale zabierz tą rękę. Mi też. A to nie, z jakiego województwa jesteś? No powiedz, opowiedz coś o sobie. A, wielkopolskie. Wielkopolskie? Czemu taka tak. Smutna jesteś, taka spowolniona strasznie? Trochę więcej radości życia, rozumiesz? No tak, ale... Nie chce mi się, nie. Czemu ci się nie chce? Co się stało? Coś ci nie wychodzi w życiu? Coś poszło nie tak? No. A co ci nie wyszło? Dużo rzeczy. Ja to bardziej twoim rodzicom, nie tobie, myślę. Co? A, to nie, myślę. Ja czekałam na to. Ja po prostu to czekałam. No widzisz, to się doczekałaś. No to się doczekałaś. No. Dobra, jesteś Marta. Nie. Nietypowe imię. Jeszcze raz? Nietypowe imię masz? No. Anastazja. Nie. Dobra, a na jaką literę? D. D. Dominika. Nie. Daria. Nie. Kacper Wasilewicz przesyła 29 pliki, pliki, pliki odliczenia, mam odciski. Yo. Dobra rozgrzewka, byla to teraz raperem, wiesz, na co czekamy. No, totalnie. Tak szczerze, nie mam pojęcia, na to czekamy. Nie, dobra, no weź, no nie wiem. Diana, o. Nie. Bruna Dariana. Danuta. Nie. Daniela. Nie. Kurwa mać, nie wiem. Dolores? No, blisko. Jessica. Nie. Blisko Dolores? Do... No. Do blisko Dolores. Dorota? No. Dorota? Tak. To czemu Dorota jest blisko Dolores? Nie wiem. A. Okej, okay, a co wiesz? Nie wiem. To ja ci powiem, co powinnaś wiedzieć, zważywszy na to, że widzę, jak na mnie patrzysz. No. Tak, jestem singlem. Okej. Okay. A ile masz lat? 23. O. To za dużo, czy nie? Sama nie wiem, wygląda na 30. Jeszcze raz? Na 30 wygląda. Spierdalaj, kurwa, sama wygląda na 30. Nie no, sorry. Mam 23 plus, jestem dojrzały, inteligentny, dobrze wychowany i zadbany. No piękny, piękny, przystojny. No ja wiem, tak mi mów. Znaczy, najbardziej też mnie zastanawia jedna rzecz. Jak ci się udało w tym wieku już osiągnąć żółty kolor? Czego? No zębów. Myślałem, że włosów. A, no... Okej. Okay. Wiesz co, trochę źle zaczęliśmy. Wydaje mi się, że mój agresywny podryb może nie działać.
Co? Nic, nic. Ale zrobiłem dobre wrażenie, mieszane, czy raczej kiepskie? Tak szczerze. No. Wiem. Średnie, mieszane. A uśmiech mam ładny chociaż? Tak. Dziękuję. Proszę. No dobra, no to co? No to... No to wio, tak? No to wio. No. No, tego. Tak. Chyba, że chcesz nie podrywać. Co? Chyba, że chcesz nie podrywać. No, ja chcę, żebyś ty mnie podrywał. Chcesz, żebym ja ciebie podrywał? No. No ale ja już wyjąłem swojego asa z rękawu. Ten rękawa. Tekst z zębami. Z rękawa, masz rację, przepraszam. Ten tekst z zębami był moim podrywem, tak szczerze. Mm-hmm. Bo jestem dentystą i chciałem zaproponować wspólną wizytę, wiesz? Dentystą jesteś? No, z zawodu jestem dentystą. Wyglądasz jak astronauta. Znaczy, ja wiem, że dla ciebie noc z kimś takim jak ja to jak podróż w kosmos. No ale... No właśnie, ale już nie idźmy tą drogą. Jesteś za młoda niestety dla mnie na takie rzeczy, wiesz. Ja mogę sobie pójść na spacer, pogadać, porozmawiać. Brian przesyła 2 złote. No masz 16 lat, no tak czułbym się jak przy dziecku, Rafał, trochę, jak wiesz? Już pan dobrze wie, moja mama jest szwaczką i uwielbia Barkę, ale co, uwielbia też Michaela Jacksona. Możemy prosić na następnemu oponentowi zaśpiewać Tchaj Don't Cry. Na co liczyłaś? Bo Barka w pana wykonaniu jest gorsza niż chypę na trendy modowe upojenie. A dobra, już myślałem, że bardziej chodzi ci o jakieś upojenie cielesne. To okej, to jeszcze jest okej. Jeszcze jest okej. Uf. Nie, bo już myślałem, że mnie rozbierasz myślami i już szczerze czułem się z tym niekomfortowo. Naprawdę, trochę się zawstydziłem nawet. To przepraszam. Ja też przepraszam. Okej. Okay. To wiesz co, to ja sobie opierdolę batata w takim razie. Tylko, że... No nie będzie sposób, żebyś tutaj jakichś podtekstów nie szukała. Ja normalnie go zjem. Okej. Okay. Ja tak z reguły jem bataty. Po prostu najpierw je oblizuję z tego. Z cukru, bądź z cukrem posypane. Albo solą, nie jestem pewien. A potem dopiero je gryzę. Okej. Okay. A nie, solo masz 16 lat, nie? Tak. Okej, gitara. To co, będziesz się podrywać, czy nie? Co? Będziesz się podrywać, czy nie? Ty nie możesz. A jak cię poderwać? Jakieś tipy? Co by musiał zrobić, żebyś chciała ten... Pójść na randewu jakieś na przykład. To zaproś mnie, to się zgodzę. A wystarczy zaprosić? No. To co, idziemy na maka na kawkę? Na kawę nie piję. No to chuj, popatrzysz jak ja piję. Okej. Okay. To co, może być? No, ale ty sobie kupujesz, tak? No sobie kupuję, a ty patrzysz. Spoko. Może być? No. Dobra, to daj kontakt. Tylko mogę dostać w tym czacie. No to daj tam czata, napisz mi. Proszę. Kurwa. Nie przeklinaj przy mnie. Przepraszam cię bardzo. Spoko. Klawiatury nie mogę otworzyć. Klawiatury nie możesz otworzyć? No. To ja ci dam konta do siebie, bra? Spoko. Podam ci Instagrama, możesz napisać. Spoko. Dobra, to na razie, trzymaj się. Czekaj chwilę. Na co mam czekać? Screena ci robiłam. Co robiłaś? Zdjęcie ci zrobiłam. Czemu? Po prostu zdjęcie ci zrobiłam, na tapetę będzie, na tapetę dam. Na tapetę dostaję moje zdjęcie, tak? Tak. Dobrze, cieszę się. Czyli fajny jestem. No. Dzięki, to też. Dobra. Dziękuję. To będziemy w kontakcie, elo. No pa. 76 kilo, przy 1,80 m. Dużo wpierdalam, bo robię masę mięśniową, że to chodzi, rozumiesz, jestem bykiem, dzikiem, zabijatą. Bo wiesz, robię masę mięśniową, ja tutaj, wiesz. No słuchaj, no tak szczerze, na twarzy wyglądasz jak Wisła, wylewasz się z obu stron. No, trudno, widzisz, może mi się to podoba, jakby wiesz. Posłuchaj, nie, przeprowadźmy rozmowę merytoryczną, bo ja cię nie chcę obrażać. Powiem ci tak, słuchasz piosenki Pato Inteligencja? Pato może jesteś, ale inteligencja niekoniecznie, jak kurwa w ten sposób kamerę masz włączoną. No wybacz, telefon mi się ładuje. Ile masz lat? Na ile wyglądam? Nie wiem kurwa, bo siedzisz poziomo. Proszę. Proszę. No wyglądasz na 15. No, dokładnie. I tyle masz? Masz 15 lat, jesteś tak wymalowana już?
Serio, po co? No po co jak się malujesz mocno? Bo mi się nudzi. Chcesz się podobać, tak? Nie mam komu. No, no właśnie, dlatego chciałabyś w końcu się komuś spodobać, tak? Dokładnie. Masz lusterko za sobą z tego, co widzę. Tak. Zrób coś dla mnie. Spójrz w nie i powiedz, co widzisz. Siebie na przykład? No ale obróć się, spójrz w nie dobrze, dokładnie i powiedz, co widzisz. Tak wiesz, jak wchodząc głębiej w ten aspekt, co widzisz? Dlaczego mam tak zrobić? No bo jestem ciekaw, jakie masz zdanie na swój temat. No spójrz na siebie i powiedz, co widzisz. Ja nie muszę się patrzeć w lusterko, żeby ci powiedzieć, jakie mam zdanie na swój temat. No to słucham, jakie masz zdanie na swój temat? Takie średnie. Takie średnie, dobra, to co byś zmieniła w swoim wyglądzie? Wszystko. No to nie jest średnie zdanie, tylko jest to tragiczne zdanie na swój temat. Czyli nie masz dużo kompleksów. Owszem. Czyli nie miałaś nigdy chłopaka, nikt cię nie... Znaczy, no, no nie miałaś chłopaka nigdy. Raz. Raz miałaś chłopaka. Był gruby? Mhm. Nie. Był szczupły? No, można tak powiedzieć. Podobał ci się? No. Tak średnio, z tego co widzę, tak średnio. Znaczy, teraz mam zupełnie inne zdanie o nim, ale wcześniej mi się podobał. Dobra, powiem w ten sposób. Nie był mną. Mhm. No właśnie, nie był mną, więc ja nie dziwię ci się, że jakoś zachwycona nie byłaś. Tak szczerze, ja zawsze mam takie podejście, jak ja jakąś kobietę poznaję i ona mi mówi, że jej chłopak jest, nie wiem, fajny, miły, inteligentny, whatever, to ja zawsze mam tam z tyłu głowy, że... bo ona jeszcze nie wie, jaki ja jestem. Mhm. Bo ja jestem, wiesz, kim jestem? Zajebisty, no, jestem. Jestem zajebisty. No, dokładnie tak. Też tak myślisz? Tak, też tak myślę. A skąd jesteś? Z Mazur. No to okej, okay, no to akurat za jakieś 2-3 lata byś mnie zaprosiła na wakacje, przyjechałbym, poznalibyśmy się i tyle. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Słuchaj, takie sprawy, jakbym miał ci dać radę, nie? Tak szczerze, ja z reguły jestem średnio miły, ale teraz będę dosyć miły. To nie, z twarzy źle nie wyglądasz. Jesteś całkiem ładna. Tylko jest jedna rzecz. Jedna rzecz. Ta rada tyczy się zarówno ciebie, jak i mnie. Mniejsze porcje. Rozumiesz? Mhm. Po prostu mniejsze porcje, no. Zamiast nalać sobie całą miskę mleka na śniadanie, nalej pół. Dobrze. I naprawdę uwierz mi, że będzie dobrze. Znaczy, już jest dobrze, a wtedy będzie naprawdę będzie dobrze, rozumiesz? Mhm. Patrz, ja mam sporą łapę nawet, ale mam ulaną łapę, rozumiesz? I to, żebym mniej wpierdalał, to by lepiej to wyglądało. Więc ja cię nie chcę obrazić, bo jesteś w porządku dziewczyną. It's okay to be gay. Jest fajnie. Tylko więcej wiary w siebie, no i mniejsze porcje. Czyli wiesz, w jednym aspekcie życia musisz coś zwiększyć, a w drugim zmniejszyć. Mhm. Tak samo, nie wiem, jak ci mama schabowego da znowu na obiad, to krzyknie, no i pojebało cię, gdzie schabowy, kurwa, bez panierki mi rób, rozumiesz? Dobrze. Ale, albo jest inna opcja, daj mi numer do mamy, napisz mi numer. Nie, serio, nie. Napisz, zaufaj mi, ufasz mi? Nie. Dlaczego może nie? Może nie tyle, co ci nie ufam, ale nie. Nie, podaj numer do mamy, jak ci obiecuję, przysięgam ci, będziesz taka dobra, będziesz klasa premium niedługo. Nie dla mnie, bo ja za stary jestem, miałem 23 lata już, ale będziesz taka. Nie. To do taty daj, jak mama jakaś jest taka nieśmiała. Nie, weź. Do cioci chociaż. Mm-mm. Nie? Nie da rady? Nie. Okej, okay, no trudno. No nic. Ale w każdym razie, wiesz, ja też teraz powiem ci tak, ja ćwiczyłem siłowo przez pół życia, potem rzuciłem to, dużo jem i tak dalej. Teraz też zamieniam trening siłowy na cardio, też próbuję schudnąć, więc pamiętaj, jesteśmy w tym razem. I ty i ja. Mhm. Jesteśmy w tym razem, damy radę, tak? Piąteczka. No i gitara. I za 3 lata się odezwij i wtedy możesz mnie podrywać. To jest mój Instagram. Nie ma problemu. Za 3 lata możesz mnie podrywać, mój Instagram TakeFan i tyle, tak? Dobra. To do zobaczenia, trzymaj się. Kurwa, co? Ola nie lubi się. Idiotki małe, kurwa, patuski pierdolone. Siema, przystojniaku, co tam u ciebie? A jaki ja przystojniak? Co tam? U mnie bardzo dobrze. No wiesz, długie włosy, wiesz co chodzi, byku, wiesz co chodzi. 2000 długie, żeby zakrywać oko, bo mam nieprzyjemną chorobę oka i mam tak czerwone oko od urodzenia. A to nie widać na kamerce jakoś specjalnie. A to jest w sensie, że masz takie... Pan, ja pierdolę! Znaczy, ten...
No właśnie widzę, że pierdolisz, bo widziałem, jaką fajną dziewczynę miałeś w tle. No powiem ci, stary, że pozazdrościł. O kurde, siema. Nie spodziewałem się, nie? Że kiedyś spotkam youtubera jakiegoś. No to fajnie, miło, tylko powiedz mi, gdzie ty ją złowiłeś? A to nie jego. A czyja? Tego drugiego. Kolegi siedzi i gra. A, no to... Kurde, już liczyłem, jak powiedziałeś, że to nie jego. To tak przez chwilę liczyłem, że powiesz, że to mnie, moja, że w sensie, że mam szansę. Nie no, bez przesady, ona ma 14 lat. Nie, nie ma 14 lat. Ma 14. Mam. O kurwa, dobra, nie było tematu, przepraszam. Ja pierdolę, ale się łatwo wjebać na minę teraz w tych czasach. No, dokładnie, dokładnie. Nie lubię pić wody z butelki, taka dygresja, bo za każdym razem, kiedy piję wodę z butelki, to czuję, jak mi zryja, kurwi. To jest pojebane. Myję zęby, a mi z mordy jebie. Ja najbardziej współczuję laską, z którymi ja się liżę. Że ja tą laskę przeliżę, jej muszą, kurwa, usta jebać potem w chuj. A trafia się taka, co daje? Kurwa, no oczywiście, że tak. Tak, tak. Jak ona od razu... Człowieku... Jest jeden podryw, który jest niezawodny. To jest najlepszy podryw. Hard defuse przesyła 2 złote i 91 groszy. Podryw na bycie kolegą Nitra. Dokładnie, tak. Bo ja podchodzę i mówię, siema, take fan. To ludzie krzyczą, kolega Nitra! Więc ja zawsze podrywam na kolegę Nitra. Dzięki za to, Najta piątka. No, weź tak trochę wyżej tą bluzkę, bo... Kurwa. Lingo przesyła. A dziękuję, Lingo. Dzięki serdeczne. Kłaniam się nisko, posłanie piździsko. Dam nawet piątkę. Dziękuję bardzo. I mi się daje, że nawet jak ja już kiedyś bym zbudował jakiś taki duży pułap oglądalności, to ja nadal bym miał tą taką naklejkę bycia kolegą Nitra, niestety. No take fun. Dobra, słuchajcie, ja spierdalam, bo za młodzi jesteście. Dobra. Wszyscy mają na policji. Była moja Polka, pozdrawia widzów P. Co tam? A no tak, to ta, czekaj, bo do Nate dostałem. To ta by faktycznie Angela Suczka fajna. Ja kojarzę, Angela, kurwa Angela, no faktycznie byłaś, a to ja wiem, kim ty teraz mi świta. Szkoda, Angela, że się wysrałaś na kolegę. Co tam? A gitar? O, jaki złoty łańcuch, proszę bardzo. Powodzi się. Że tak powiem, jebać biedę, nie? Ja taki łańcuch wiem, że dużo kosztuje, bo kolega ma podobny i płacił chyba 10. Wiem, oglądam Nitra, więc... No, więc to kojarzę. trochę kosztuje. Bicepsy. Live'a masz? Nie, ale nagrywam film, jak chcecie możecie wystąpić. No, a czekaj, jaki film powiedz? Na czym ten film polega? No. Ile macie lat? No. To wam nie powiem. Co tam u siebie? Cześć. Nie wiem, mam wszystko okej z dźwiękiem. Cześć. Siema. Co tam u siebie? O kurwa. Zjarałem się. Angela przesyła 10 zł. Ile u mnie? No. Szukałem ciebie. O, co znalazłeś? No. O kurwa. Dzięki, Angela. Nie napisałaś. Pan Bartosz ile za co? 9 za Unmoda? 70 groszy. Unmoda. Witam, panie Radosławie. Proszę obowiązkowo. Bo widzę, że jest akurat spam. Dziękuję i dziękuję, panie Bartoszu. Piąteczka. Co tam porabiasz, byku? Rozkurwię, ja zawsze rozkurwiam pieniądze. Chuj. No sobie siedzę, głaskam psa. No i szukałem w sumie ciebie, bo mi się nudzi. No powiem ci, że właśnie Sergiusz też kupił psa i też właśnie miałem zamiar go głaskać dzisiaj. Ale go nie głaskałem, ale powiem ci, że właśnie mi zajebisty pomysł na wieczór podsunąłeś. Dzisiaj w nocy będę siedział i będę głaskał psa. Także chciałem ci podziękować za tutaj znalezienie tutaj pomysłu na wieczór. Okej. Okay. No, w porządku. No dobra, no to co, to ja idę dalej. Dobra, spoko. Jeszcze raz pozdrawiam cały czat.
Pozdrawiam, cześć. Pozdrawiam, cześć. Cześć. Przepraszam, że przeklnąłem. Wiesz co, słuchaj, a masz może siostrę starszą? Mam. Ile ma lat? 14 i 16. Dobra, a to może mamę? Mam, no co? Mogłabyś mamę zawołać, bo chciałbym pogadać z kimś dojrzalszym nieco. Nie, nie ma jej tutaj w domu. To gdzie się szlaja o tej godzinie? Ja jestem u sióstr czytecznych. No i gdzie się szlaja mama o tej godzinie? Mama jest u siebie w domu. Z tatą? Nie, tak? Nie, bo sprawdzałem, czy masz tatę. Czyli masz tatę? No mam. Kochasz go? No. A nie chciałabyś nowego ojca? Nie, nie. Jestem bogaty. Co mnie to? Kupowałem ci prezenty. Nie, nie. Różne kwiaty mi się... Cicho. No nic, no, po prostu chciałem zostać twoim starym, ale jeżeli mówisz, że wolisz swojego ojca dotychczasowego, to spoko. Co? Kurwa, piękna. Kocham tego kościa. Stykofon. Powiem ci tak. Co? No. Nic. Dobra, teraz pierdalam. To na razie, dziewczyny. Lis przesyła 3 złote. Siema! Siema! Ej, kojarzę cię chyba od Nitrozyniaka, albo to nie ty. Nie, chyba nie. Jest jedna rzecz charakterystyczna. Znaczy, inaczej, niektórzy mi mówią, że jestem podobny do tego zjeba właśnie z internetu. Inni mi mówią, że jestem podobny do tego, jak się nazywa, do Trzaskowskiego. No. A ile masz lat w ogóle? 14, nie? No to pewnie lubisz zabawki, nie? Jeszcze. I twoi koledzy, czy tam, nie wiem, rodzina pewnie też. To ja ci pokażę dinozaura. Oh my god. No super. Fajny? No. A ja pokażę ci piszczałkę, patrz. No i super. Tak szczerze zapytałbym się, czy chcecie się pobawić dinozaurem, ale to może nie zabrzmieć, więc się nie zapytam. Dawaj. Nie, lepiej nie. Dobra. A ja wiem wszystko. Mój kolega jest na tym poziomie dziwny, że już widziałem wszystko. No to, że głaskał dinozaura starszego pana, czy co? Tak, no na przykład. Nie, to taki żart z paszką. Nieważne, ale też tak potrafię tak strzelać. Patrz, pokażę ci. A? Jo! Pokolenie moje. No niekoniecznie twoje pokolenie, raczej wcześniejsze pokolenie, ale też potrafię. Dobra, trzymajcie się, ja spadam kogoś pofukać. Ty mutacje przechodzisz, ty dojrzewasz. Ta, co go wyśmiała w ogóle. No. Cukrzyca może cię dopaść w każdym wieku, odłóż te ciastka. I dla własnego dobra... Mordo! Bejkurożę ze słona. Mordo! Jak ty możesz mówić do 40-latka mordo? Ile? 40. To wyglądasz młodziej. A ty ile masz, mordo? 14. Ile? 14. Dobra, mordo, byku, to ja idę, elo.